Dzień dobry, kochani. Witam Was dzisiaj z mojego fanpage'a. A zaraz sprawdzę, czy wszystko gra, bo znowu coś nowego się pojawiło. Dlatego, że. Po prostu minęła godzina 11.11, a ja witam Was w tej przepięknej przestrzeni transformacji. Dzisiaj trochę z innego miejsca, ale mam nadzieję, że dostaniecie powiadomienie, że nadaję dzisiaj z innego miejsca. Ja i moja siódemeczka. Tęskniłam się już za tą moją misiową siódemką, za tą małą i za tą dużą. Witamy się z Wami bardzo serdecznie. Bardzo mroźnie. Jest dzisiaj tak zimno na dworze, że nawet w domu jest zimno. Nie wiem, jak to będzie dzisiaj, czy ktoś będzie ze mną, czy nie będzie, ale przyzwyczajam się już do nowego od dzisiejszego dnia na moim fanpage'u Enviridi, bo taki jest mój pseudonim artystyczny, jeżeli ktoś nie wie. Będą odbywały się spotkania pod szczęśliwą siódemką w każdą środę o godzinie 11.11. I wierzę, że ktoś tutaj będzie, że Facebook powiadomi Was, że jestem tutaj na żywo. Być może będę mówiła dzisiaj do pustej kamery. Zapewne będziecie oglądać to później. No ale cóż, uczę się, za każdym razem uczę się nowego. A skoro to styczeń, o proszę, cóż to za dzwonek się pojawił? Cóż to za dzwonek? A skoro styczeń i nowy miesiąc i nowy rok, czyli ta jedynka z tym powerem. Dzisiaj, kochani, też uniwersalnie wibrujemy. Może ja sprawdzę, czy ja w ogóle jestem widoczna, czy mnie słychać. Mam tutaj taki mój dodatkowy telefon, gdzie mogę sprawdzić, czy jestem. Ale to tak, wiecie. O, kochani, są powiadomienia, że jestem. I widać mnie tutaj. O, tak. I widać mnie tutaj, czyli jestem. Teraz tylko kwestia tego, czy Wy mnie odnajdziecie na moim fanpage'u. Małgorzata Enviridi, Małgorzata Ambroszkiewicz, nauczyciel duchowy, pisarka, twórca. Tak dokładnie brzmi nazwa mojej strony. Tak, tak, jestem, widzę siebie tutaj, także jest wszystko ok. I cieszę się, że widzę trzy oczka. Cieszę się, że jesteście razem ze mną. No to zaczynamy, kochani, nie ma co czekać, tylko zaczynamy. Zaczynamy. Jaka jest Twoja filozofia szczęścia? Taki temat dzisiaj. Wpadła mi ostatnio, jak wróciłam z Polski, wiecie, takie małe roszady na półkach robię, bo część rzeczy będę wyrzucać, część rzeczy będę ze sobą zabierać do nowego mieszkania. Także, kochani, wpadła mi w ręce książka. Wpadła mi Huna. I tak sobie pomyślałam, dlaczego by nie. 7 zasad Huny. Czym jest Huna? Jaka jest zasada Huny i czym ona jest? I tak sobie pomyślałam właśnie, że ten temat, jaka jest Twoja filozofia szczęścia, będzie taki fajny. Nie pisałam Wam, że chcę porozmawiać o Hunie, że chcę przedstawić Wam 7 zasad Huny, jak to wygląda, jak ta mądrość, prastara mądrość, jaka jest ważna dla nas teraz, w tym świecie, który jest, jak jest bardzo ważna. Szkoda troszeczkę, że dzisiaj nie ma tych wszystkich duszek, które zawsze są na spotkaniu pod szczęśliwą siódemką, ale wierzę w to, że będzie trochę nowych osób. Wierzę w to, że na pewno ktoś się tutaj pojawi i że nie będę sama, jak ja to mówię, samotna przed kamerą i że będzie interakcja i że ta przestrzeń transformacji, która zawsze co środę tworzy się między mną a Wami, po prostu się stworzy. Czekam na Wasze komentarze, czekam na to, czy... O, jest Kamilka, witaj Kamilko, cieszę się ogromnie, że znalazłaś mnie na moim fanpage'u. Bo od dzisiaj właśnie tutaj, z tej strony, będę nadawała spotkania pod szczęśliwą siódemką. Mamy dzisiaj, kochani, 10 dzień stycznia. Dziesiątka z dnia, czyli jedynka. I uniwersalna też jest dziesiątka, kochani, też jedynka. Tak jak Wam już napominałam na początku stycznia, że ten miesiąc będzie właśnie z taką podwójną wibracją. I dzisiaj właśnie też
mamy tą 1-1. I znowu nam styczeń pokazuje, że to jest czas na reset, że to jest czas na to działanie, na to, żeby zacząć myśleć trochę inaczej, żeby stwarzać ten swój świat inaczej. Stąd też przyszła do mnie ta Huna. Przyszła, żebym mogła Wam przekazać te naprawdę cudowne treści, które dają nam ten rozwój. Jeżeli zatrzymamy się, to zobaczycie, że te zasady Huny, one są takie proste i takie oczywiste. I że to już jest tak dawno, i że to już jest takie stare, i że to działa, kochani, i że to działa, i że to działa. Trudno jest mówić Wam, bo dzwonicie i pytacie, jak to zacząć, jak to robić. Kochani, pierwsza zasadnicza sprawa, żeby cokolwiek można było robić, to trzeba zacząć tutaj. Hej, Madziula, cześć, cieszę się, że dostałaś powiadomienie. Cieszę się. Trzeba się zatrzymać i zobaczyć, co mam tutaj w środku, co jest moje, czego ja chcę. Witaj, Arku, witaj. Cieszę się, że jesteście. Bardzo się cieszę. Bardzo, nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę i jestem wdzięczna, że te moje wczorajsze, no i tak będę, kochani, kręcić, i że te moje wczorajsze posty, których informowałam Was, że od dzisiaj właśnie siódemeczka będzie na moim fanpage'u, że dotarły do Was. No i cieszę się, przeogromnie się cieszę, kochani. Dzisiaj mam dwa cytaty z jednej książki. Dwa cytaty z jednej książki. Bo tak sobie pomyślałam, jak już będzie ta Huna dzisiaj i ta filozofia szczęścia, to czemu nie? To są dwa cytaty z książki Cuda w świetle wiedzy tajemnej. Max Fredom Long jest autorem tej książki. Cytat pierwszy. Można się spodziewać tego, w co się wierzy. W myśl teorii kahunów, że myśli są przedmiotami, człowiek za życia zdaje się już tworzyć jakiś myślowy świat, w którym później po śmierci przebywa jego ciało astralne wraz z obiema duszami, o których mówi Huna. I drugi, kochanie, cytat. Kahuni uczyli, że nic, co nie krzywdzi bliźnich, nie jest grzechem. Jest to prawda, która powinna być głoszona głośno i nieustannie przez głośniki. Jeśli chcemy zapobiegać fatalnym skutkom naszych opatrznych wierzeń, iż grzechem jest łamać dogmatyczne tabu różnych religii, nie ma sposobu dowiedzieć się, ile tysięcy przypadków chorób fizycznych i umysłowych, ile nieszczęść zostało spowodowanych przez kompleksowe wierzenia religijne, które się w nas zakorzeniły w dzieciństwie. No, kochani, fajny, fajny cytat i mocny cytat. Tak jak powiedziałam, mamy tą wibracyjną jedynkę, a jedynka to nowe, to power, to moc, to działanie, to zmiana. I kochani, nic, absolutnie nic nie zadzieje się bez waszej zgody, bez waszej chęci, bez waszego działania, bo nie da się po prostu przejść, nie da się przejść przez życie w momencie, kiedy jesteśmy zamknięci na działanie. Działamy, ale z innej perspektywy. Działamy z perspektywy wzorca, z perspektywy naszego zaprogramowania w podświadomości. Ale żeby cokolwiek mogło się zadziać, żeby cokolwiek mogło się zmienić, no to, kochani, trzeba iść do przodu z otwartym sercem. Jak to Huna mówi, aloha, czym jest aloha? Aloha to miłość, kochani, aloha to miłość. Tak naprawdę wszystko zawsze rozpoczyna i kończy się na miłości. Zawsze. Bo my idziemy tą ścieżką naszą, ścieżką duchową, poszukując właśnie... Magda napisała, prawda o tych religiach, oglądałam webinar u Magdy. Tak, tak. Huna to prastara wiedza o duchowości. Cześć, Joasiu, kochana widza, witam Cię bardzo serdecznie. Prastara wiedza o duchowości, która pokazuje nam, czym jest równowaga między ciałem, duszą i umysłem. Czyli tym cudem, którym jesteśmy. C, ciało, umysł, U, dusza, D, cud. Jesteśmy tym cudem, tylko czy my potrafimy zrozumieć, kim jesteśmy i jaką mamy moc? Pierwsza zasada Huny, kochani, mówi tak. Świat jest tym, czym myślisz
że jest. I co tutaj więcej mówić? Tyle razy była mowa o tym, że to nasze myśli, że to my stwarzamy ten świat, który jest dookoła. Dla każdego ten świat, kochani, będzie inny, bo każdy z nas posiada zupełnie różne myśli. Różne. Jakkolwiek byśmy się nie spotykali, każdy z nas kreuje zupełnie z innego poziomu świadomości, z innego poziomu tych wszystkich wzorców, które są zapisane w nas. Stąd te nasze światy wydają, no one są różne, one są różne. Dlatego tak często porównujemy się do innych ludzi. Niepotrzebnie, bo każdy z nas, każdy, bez wyjątku, tworzy swój świat. Tworzy swój świat. Jaka jest twoja filozofia szczęścia? Tak? Huna to nic innego jak filozofia szczęścia. Te siedem zasad pokazuje, że jeżeli będziemy pomiędzy tymi punktami oscylować, kiedy będziemy, witaj Elu, jeżeli będziemy tworzyć nasze życie według tych siedmiu zasad, to staniemy się tą falą, która płynie. Będziemy w przepływie. Dzisiaj rano już na tym moim maszerowaniu też wspominałam, kochani, że jesteśmy światłem i cieniem. Nie może być tak, że chcemy być tylko światłem. Nie może być tak. Nie możemy wypierać emocji. Nie możemy wypierać tego, co przed nami stoi. Mamy w głowie myśli i dopóki żyjemy, te myśli będą, kochani, one się będą pojawiały. To nie jest tak, że żyjemy totalnie bez myśli, bo te nasze myśli tworzą naszą rzeczywistość. Wszystko jest tak, jak myślisz, że jest. Więc trzeba zatrzymać się nad myślą i zmienić to myślenie. Trzeba popatrzeć trochę inaczej na to, co do nas przypływa. Dlaczego przypływa? Skąd się bierze? Dlaczego dzisiaj jest tak? To nie jest tak, że jesteśmy wolni, że zamknęliśmy myśli na klucz, że schowaliśmy je na półkę, że wynieśliśmy na strych albo do piwnicy. To tak nie jest. One są. One są i one kreują. One kreują dokładnie to, co w naszej głowie. Zastanówcie się, zatrzymajcie i zobaczcie, jakie myśli przepływają, czym one są. Dokładnie. Twoje życie i szczęście zależy od tego, w jaki sposób patrzysz na ten świat, który jest przed tobą. Dokładnie tak. I to jest właśnie pierwsza zasada Huny. Świat jest tym, czym myślisz, że jest. I teraz, jeżeli będziemy wzmacniać nasze pozytywne myśli, jeżeli będziemy zatrzymywać się i zmieniać to, co przypływa, jeżeli będziemy zmieniali nasze myśli na pozytywne, wtedy też nasze działanie będzie inne. Nasze działanie będzie inne. Zanim ja, kochani, będę dalej omawiała tą Hunę, te siedem zasad, chciałabym wam najpierw puścić to, co nagrała Joasia. To, co nagrała Joasia, bo tylko jedna jedyna Joasia dzisiaj nagrała na temat ten, który umieściłam wczoraj, zapowiadający siódemeczkę. Filozofia szczęścia to bycie szczęśliwym ze sobą. Dostrzeganie dobra w sobie, radości, miłości. Dążę do tego jeszcze troszkę. Jestem, jak to się mówi, w działaniu do tego. Lecz jestem człowiekiem i różne inne rzeczy przychodzą, które po prostu burzą to. Szczęście sama ze sobą. Nie po prostu nie przejmowanie się opinią innych ludzi. Bo przeważnie to, co mówią, to mówią po prostu przez pryzmat swojego wnętrza. Jak jest u nich, no cóż, nie mogę tego zmienić. Mogę tylko i wyłącznie
ze sobą pracować. Wiem, że po prostu ta miłość, ta radość jest w każdym człowieku. Tylko po prostu należy iść do przodu, do życia, w miłości, łagodności, a nie z poczuciem tego, że trzeba walczyć, że ktoś chce mi krzywdę zrobić. I takie właśnie to, co mamy w środku, tak podchodzimy do innych. Ja dążę do tego, aby po prostu żyć w szczęściu, w miłości, w akceptacji z samą sobą i po prostu odkrywania tych wszystkich rzeczy, których mam w sobie. Nie gdzieś tam tego ukrywania, pudrowania i mówię, nie, ja taka nie jestem, bo jestem chodzącą dobrocią, jestem chodzącym zen. Nie jest. Ja powiem tylko tyle. Nawet Jezus miał dużo w sobie z człowieka. Chociażby w ogrodzie oliwnym to jest wątpienie. Ojcze, jeżeli możesz, to zabierz to ode mnie. Także żyjmy, doświadczajmy i bądźmy z sobą w zgodzie, w prawdziwej zgodzie. Doświadczajmy i bądźmy z sobą w zgodzie, w prawdziwej zgodzie. Dzięki, Joasiu. Kochana, dziękuję Ci bardzo za nagranie. Kto z nas nie ma, kochani, zwątpień? Kto nie ma zwątpień? Skąd one się biorą? Skąd one się biorą? Zastanówcie się, skąd biorą się zwątpienia. Wszystko to dotyczy, kochani, tej pierwszej zasady. Jaka myśl, taki świat. To, co myślę, to tworzę, to przyciągam. Druga zasada Huny mówi, nie ma żadnych ograniczeń, kochani. Nie ma. Ograniczenia tworzymy sami. Gdzie? Znowu tutaj. Znowu tutaj. Znowu tutaj pojawia się coś, co nie pozwala nam, żebyśmy byli flow. A my jesteśmy tą energią, która płynie, która ma dążyć do lekkości. Ograniczenia stawiamy sobie sami. Zawsze. Dochodzą emocje. Nie zrobię, nie pójdę, nie powiem. Brak odwagi, brak asertywności. A zawsze jest jakiś lęk, zawsze jest to obawa. Pamiętajcie, życie to emocja. Każde doświadczenie to emocja. Wszystko jest falą. Wszystko jest falą. I żeby zrozumieć, jak działa, to trzeba znowu się zatrzymać, kochani. Kochani, ja jestem znowu, kochani, tutaj, więc będę czytać. Myślę, że tak miało być. Dziś lepiej. Oj. Magdalena, prawda o tych religiach? Joasia, Ela. Ja przez 2 dni miałam napad spania. Praca, przyjechałam do... No i kochani, muszę inaczej, bo was tutaj po prostu nie widzę. No zawsze jest, zawsze jakoś to... Zaraz sobie poradzimy. Zaraz, Elunia, ciebie odczytam, kochana. Zaraz ciebie odczytam. Ja przez 2 dni miałam napad spania. Praca, przyjechałam do domu i nie mogłam nawet 5 minut usiedzieć. Śmiałam się, że śpię nawet na stojąco. Myślę, że tak miało być. Dziś lepiej i dlatego nic nie napisałam. O Jeluniu, kochana, to niekoniecznie jest tak, że musisz zawsze coś napisać. Ale zobacz, dlaczego to spanie. Dlaczego to... No bo spanie to tak naprawdę jest, zamykam oczy, idę spać. Cała ta rzeczywistość, która jest, się odcina. Zamykam,
Dlaczego moje ciało potrzebowało akurat takiego odpoczynku? Dlaczego to spanie? Dlaczego to spanie? Każdy zinterpretuje to inaczej. Najważniejsze jest to, co ty o tym myślisz. Co jest twoje, co jest dla ciebie. Co jest dla ciebie. Wszystkie zdarzenia, wszystko to, co się pojawia na drodze, jest dla nas zawsze. Huna to taka przecudowna nauka o duchowości. Z Hawajów pochodzi też Ho'oponopono, kochani. Przepiękna, przepiękna, przepiękna technika wybaczania samemu sobie. Samemu sobie, że ja myślę o tobie tak, że ten świat wygląda tak. Znowu pojawiają się myśli. Znowu pojawiają się myśli. I to one, według pierwszej zasady, tworzą wszystko. Tworzą mnie i tworzą ciebie w mojej rzeczywistości. Dlatego tak ważne jest, aby móc zrozumieć, czym jest myśl. I kochani, to nie jest tak, że my tych myśli nie mamy. Nie wierzcie w to, że to są te momenty, kiedy jesteśmy w tej przestrzeni serca, kiedy jesteśmy tą świadomością, która jest ponad wszystko. Kiedy umiemy znaleźć się w tej przestrzeni serca z tym wow, z tym eufo, z tym pięknem, które jest w nas, z tą miłością. Wtedy następuje materializacja naszych intencji. Intencja to też myśl, kochani, to też myśl. W zależności od tego, jak utworzona, taka będzie materializacja. Pamiętajcie o tym i nie zapominajcie nigdy, przenigdy, że to, co my tworzymy, to tworzymy ten świat na zewnątrz. Ograniczenia pojawiają się, znikają. W momencie, kiedy jesteśmy świadomi, staramy się, brzydkie słowo, po prostu niwelujemy te ograniczenia, bo wiemy, że one powstają tutaj. To te mury, to te opory, które są. Taka właśnie jest druga zasada, druga zasada Huny, kochani. Trzecia zasada. Energia podąża za uwagą. No i tutaj wszyscy kwantowi już wiedzą, o czym mowa, tak? Wszyscy już wiedzą. Wszystko to, co zasilam moim spojrzeniem, czyli wysyłam energię, wszystko to rośnie w moc. W moc, w siłę, czasami destrukcyjną, a czasami taką, która może góry przenosić. I znowu myśl. To, co myślisz, zasilasz swoją energią. Energia podąża za uwagą. Gdziekolwiek nie spojrzysz, gdziekolwiek nie zahaczysz się swoimi myślami, to zasilisz. Jeżeli oglądasz wiadomości, to zasilasz ten kanał. Jeżeli czytasz o miłości, to zasilasz miłość. Jeżeli myślisz o wojnie, to zasilasz wojnę. Jeżeli myślisz o chorobie, to zasilasz chorobę. Energia podąża za uwagą. Cóż więcej można tutaj powiedzieć? Takie proste, takie łatwe. Ale czy wiemy? Czy wiemy, jak zasilamy? U nas w Niemczech, kochani, strajk rolników. Dookoła wszędzie traktory. Gdyby teraz skupić się tylko i wyłącznie na tym, to zobaczcie, co zasila umysł. Wszędzie, gdzie nie spojrzę na te wszystkie media, które są, które podają. Wszędzie traktory, wszędzie zablokowane autostrady. I wiecie, bunt, ciągle bunt. Jak to z perspektywy serca, jak to z perspektywy miłości wygląda? Aloha, popatrzcie, co zasilamy. Czy zasilamy rozwiązanie, czy zasilamy coś, co nas, wiecie. Trudno jest oceniać. I to jest najgorsza rzecz, jaką robimy, oceniając. Najgorsza rzecz. Stać się neutralnym, stać się obserwatorem. Zadanie dla nas. Wtedy ta świadomość, jesteśmy świadomością, bo to jest tylko awatar, który doświadcza. Awatar, który doświadcza. A ta Huna tak pięknie mówi. Tak właśnie przeglądałam tę książkę. Przeglądałam i wpadło mi tutaj ćwiczenie z tej Huny. Zaraz wrócimy do tej Huny, ale popatrzmy teraz, jak bardzo dużo ludzi, mając ze sobą relacje, doznaje jakiejś złości. Doznaje tego rezonansu. I my tak naprawdę zapominamy, że wszystko to jest nasze, że wszystko to jest w nas.
i winimy cały ten świat dookoła. I tak dzisiaj przeglądając rano jeszcze tą książkę, wpadło mi takie ćwiczenie, wykorzystanie huny do łagodzenia złości. Jest takie ćwiczenie. Zauważ, że złość nie jest żadnym ludożercą ani rzeczą, lecz emocją, odczuwalną jak każda inna, i personifikowanie jej wzmacnia jedynie intensywność. Pomyśl teraz o sobie lub sytuacji, która ostatnio wywołała tę emocję u ciebie. Przeznacz chwilę na dokładne uświadomienie sobie tego zdarzenia. Jeśli w dalszym ciągu odczuwasz złość, pomyśl o zasadzie w twoim życiu, która została złamana. Czego oczekiwałeś? Zauważ, bez osądzania, że każdy robi dokładnie to, co robi. Drzewa upadają tam, gdzie rosną. Wiatr wieje tam, gdzie chce. I z taką siłą, jak chce. Słońce świeci i później chowa się za chmurami. Ludzie nie są inni. Robią dokładnie to, co chcą robić. Jeszcze raz pomyśl o twoim oczekiwaniu. W jaki sposób możesz wykorzystać moce huny, na które składają się miłość, przebaczenie, wolność, uwolnienie oraz koncentracja i elastyczność, efektywność do zmiany punktu widzenia. Wykorzystaj te siły, dostrzeż i poczuj nową reakcję wobec osoby lub sytuacji, które masz na uwadze. Powiedz ku, by przypomniało sobie ten nowy wzorzec, gdy następnym razem dojdzie do podobnej sytuacji. Tak, kochani, miłość, przebaczenie, zrozumienie. Naprawdę można by było powiedzieć tajemna wiedza, tak? Filozofia szczęścia, tak naprawdę napisana bardzo prosto, kieruje nas zawsze do siebie, w głąb, w tę podróż, tutaj do środka, do serca, żeby uaktywnić to pole, żeby ta energia miłości, czy ona jest różowa, czy zielona, jakkolwiek byście nie patrzyli, w momencie, kiedy pomyślicie serce, energia, miłość, to po prostu jesteście w tej przestrzeni. I popatrzcie, jak łatwo można, kiedy weźmiecie odpowiedzialność za siebie i za to wszystko, co jest w przestrzeni, odkrywać siebie z pozycji serca, z pozycji miłości. Mamy złość na różnych ludzi, robimy różne rzeczy. Ja pracuję z ludźmi, ja wiem, jak to wygląda. Ja wiem, jak powstają rezonanse. Ja wiem, ja widzę, ja odczuwam, jak ludzie wypierają swoje własne emocje. Jak chcą, żeby tylko dotykać ich pozytywnie. Ale w momencie, kiedy jest coś, co nie leży, co nie idzie po naszej myśli, co się dzieje, zamykamy za sobą wszystkie drzwi, stajemy się butni. I co wtedy? I co wtedy? I przychodzi kolejne doświadczenie, kolejne, które nas stawia być może bardziej pod ścianą niż te, które było przed chwilą. Złość to tylko emocja, którą należy zrozumieć, którą należy pozwolić sobie, żeby ona w nas była. No bo jesteśmy doświadczeniem. Jesteśmy doświadczeniem. I tak wygląda to życie. Doświadczenie, każdego dnia doświadczenie. Krok za krokiem, krok za krokiem, krok za krokiem. Dobra, chwila mocy jest teraz. To czwarta zasada huny, kochani. A co my robimy? Co my robimy? Zobaczcie. Jesteśmy w dobie tych kwantów, gdzie wszystko nam mówi o tym, fizyka kwantowa, czym jest, jakie jest pole, jaka jest informacja. Wiemy, że tylko ten moment, ta chwila, tu i teraz, jest tą chwilą sprawczą, że możemy wszystko zrobić. Ukochać tę złość, o której czytałam przed chwilą. Wykrzesać miłość, wykrzesać. Niektórzy muszą krzesać. Muszą krzesać. Ale warto się zatrzymać, żeby chociaż jedna iskra poleciała. My grzebiemy się w przeszłości, babramy się w tych martwych energiach. Tworzymy coś, co chcemy widzieć w przyszłości, czyli już tam jesteśmy. Zapominając, że ten portal, który nas przenosi tu i tam, to jest właśnie tu i teraz. To jest ten portal. Chwila mocy jest teraz. Może to jest troszeczkę inaczej napisane,
ale zasada jest taka sama. Wszyscy kwantowi wiedzą, wszystkie kwantowe duszki i iskierki, czy jak tam ich nazywacie, wiedzą, że energia podąża za uwagą, że myśli tworzą rzeczywistość, że chwila mocy jest teraz. Skup się najczęściej jak tylko możesz na chwili obecnej, abyś mógł zmieniać. Inaczej się nie da. Wszechświat podpowiada, mamy styczeń. Pamiętacie, ile planów, ile nowych marzeń i pragnień i zapisanych na ten rok? Rok się dopiero rozpoczął. Czy macie jeszcze energię do działania? Czy już was troszeczkę przykurczyło? Chwila mocy jest teraz. I tylko i wyłącznie teraz możesz dokonać zmiany, podjąć decyzję, zrobić krok, wycofać się z niektórych rzeczy. Zawsze masz prawo, do wszystkiego masz prawo, bo tym jesteś. Jesteś tą energią, która ma, masz być falą z lekkością tworzenia. Z lekkością tworzenia. Kochać to dzielić szczęście. To jest piąta zasada Huny. I to jest właśnie to słowo aloha, o którym mówiłam. Aloha to miłość, kochani. Co to znaczy dzielić miłość? Co to znaczy dzielić się szczęściem? Jaka jest twoja filozofia szczęścia? No tak po prostu, kochani, wyjść każdego ranka i pooglądać wschód słońca. Czasami jest przepiękny, a czasami chmura zasłania, nic nie ma, nic nie widać. Ale to, co się budzi w ciele. Jak wykrzesać tę miłość? Co to znaczy kochać i dzielić się szczęściem? Co to znaczy? Skoro ty nie wiesz, czym to szczęście jest. Przepraszam, zapomniałam, że mam tutaj mikrofon. Skoro ty nie wiesz, czym jest to szczęście, czym jest ta miłość, czego ty szukasz, to czym chcesz się dzielić. Ale pamiętaj, że bycie szczęśliwym samym sobą, priorytet, priorytet. I wtedy to podzielenie się tym szczęściem z kimś innym będzie po prostu lekkie, łatwe i przyjemne. Lekkie, łatwe i przyjemne. W momencie, kiedy będziesz wiedział, co to jest wdzięczność, co to jest wybaczenie sobie, co to jest, to błogosławię Cię dzisiaj na Twojej drodze. Błogosławię Ciebie za to, że jesteś. Błogosławię siebie za oddech, za życie, za to, że się obudziłam. To jest ta wdzięczność. To jest to coś, co tutaj powoduje, że nasze ciało po prostu kwitnie. Po prostu kwitnie. Kochać to dzielić szczęście. To jest właśnie piąta zasada Huny, kochani. Piąta zasada Huny. Wszelka moc pochodzi z wnętrza. Popatrzcie. I znowu wszyscy o tym wiemy. Wszyscy o tym wiemy. Ja wiem i ty wiesz. Nie ma nic na zewnątrz, co byłoby pomocne do mojej zmiany. Bo wszystko to, czego potrzebuję, jest we mnie. To jest ta moc. To jest ta moc. Dzisiaj był przecudowny wschód słońca. Łapmy chwilę, Magda pisze. Tak, przecudowny. U mnie też. Wczoraj był piękny, dzisiaj też. Na dworze od rana minus 12, 13 stopni. Czyste niebo, żadnej chmury. Więc to, co się pojawiało na niebie, było bardzo spektakularne. Bardzo spektakularne. I to daje nam, to nam pokazuje, że ten zachwyt w nas, on nie jest sztuczny. To jest ta naturalność, która my to mamy. My to mamy. My to po prostu mamy. Tylko czy my umiemy dostrzegać? Czy my umiemy dostrzegać? Pamiętajcie, że wszystko to, co powstaje w naszym umyśle, wszystkie marzenia i pragnienia, wszystko to, co chcemy zrealizować, to musimy wrócić do pierwszej zasady Huny, że świat jest tym, czym myślisz, że jest. Nie ma żadnych ograniczeń. Energia podąża za uwagą. Pamiętajcie, jeżeli weźmiecie to wszystko do kupy, bo to tak najprościej można by było powiedzieć, otoczycie to miłością. I zdacie sobie sprawę, że chwila mocy jest teraz. To co więcej potrzeba, kochani? Wszelka moc pochodzi z wnętrza. Wszystko masz. Masz potencjał, który jest potrzebny do tworzenia ciebie. Do tworzenia. I czy to się będzie nazywało Huna, czy to się będzie nazywało zasadą kwantową.
Wszystko to jest, kochani, już stare. To jest coś, co nie było kiedyś dostępne dla każdego. Teraz możemy to wszystko dotknąć. Teraz mamy wszędzie mnóstwo informacji. Jest ogrom książek, które możecie dotknąć, wziąć w rękę, przeczytać. I najważniejszą rzeczą jest powiększać swoją mądrość, czyli wychodzić z tą wiedzą, którą zdobywamy, do świata, w doświadczenie. Wtedy nasza mądrość będzie poparta działaniem, doświadczeniem. Będziesz mógł powiedzieć, że dotknąłeś ognia i się oparzyłeś, bo tylko tak będziesz mógł doświadczyć tej ciepłoty, nie inaczej. Jeżeli weźmiesz do ręki lód, to poczujesz, jak przykleja ci się do palca, ale dopóki tego nie zrobisz, będziesz tylko patrzył na wszystko, to będzie tylko wiedza. Nie będzie mądrości, absolutnie żadnej mądrości. Tak wiele z was pyta, czym jest cel duszy. Kochani, doświadczaniem. Doświadczaniem życia. Każda dusza przychodzi tutaj po doświadczenie. Po doświadczenie. Piękne, duże, czerwone słońce i te barwy różności, ten blask i ciepło, które ogrzewało. Tyle wdzięczności za chwilę ciepła. Tak, tyle wdzięczności za chwilę ciepła. Dzisiaj u mnie słonko było trochę mniej widoczne, ale ten blask, to wszystko, co się pojawiało na niebie, było też bardzo spektakularne, tak, bo dzisiaj pojawiły się chmurki. Tak. I ostatnia zasada. Skuteczność jest miarą prawdy. Siódma zasada Huny. Tak. Jakby popatrzeć, jest to, kochani, najstarsza wiedza duchowa Huna. Ile mądrości pochodzi, ile mądrości stamtąd pochodzi. Jeżeli masz w sobie przekonania, jeżeli masz w sobie wzorce i wszystko to, co ukształtowało ciebie do dnia dzisiejszego, to taka jest twoja prawda. Żeby cokolwiek zmienić, żeby można było zrobić inaczej, to, powiem to po raz kolejny, trzeba się zatrzymać i zobaczyć, gdzie jesteś, w którym miejscu, co robisz. Dlaczego tak jest? I czy to wszystko, co mam w sobie, działa? Bo jeżeli nie działa, no to trzeba ruszyć w innym kierunku. Trzeba zacząć zmieniać siebie inaczej. Trzeba zmienić perspektywę postrzegania, myślenia, działania, realizowania, relacji, pracy i wszystkiego innego. I taka, jaka twoja prawda. Bo twoja jest inna niż moja. Taka będzie skuteczność twojego życia, twojego działania, twojego tworzenia. I teraz w momencie, kiedy wiecie, jakie są te zasady prawdy, jakie są te zasady Huny, te zasady szczęścia, tej magii, tego tworzenia siebie, to wy tak naprawdę już nic więcej nie potrzebujecie. Potrzebujecie tylko swojej gotowości do tego, żeby zacząć robić inaczej. Bo ja, kochani, czy ty, to zbiór pewnych historii. To nasze rzeczywistości. Tak jak zapisaliśmy siebie, tak jak siebie stworzyliśmy na bazie tego, czego nas uczono, czego sami doświadczyliśmy. Tego, w jakiej rodzinie przyszliśmy na świat. To wszystko, kiedy patrzę na siebie, pokazuje mi, jaka jestem. Ale czy ja taka jestem? Przecież ja mogę być teraz zupełnie inna, bo ja chcę być inna. Chcę być inna. I to nasze chcenie, kochani, jest tym motorem, który pozwoli nam iść dalej. Zamykamy wszystko to, co było. To tak, jakbyśmy wyczyścili, jakby się zaczął nowy rok, otwiera się nowa kartka. Witaj Magdaleno, witaj kochana. Jakby się pojawiła nowa kartka. Zaczynamy na nowo, raz jeszcze. I jutro znowu pojawi się nowa kartka. I potem kolejna, i kolejna, i kolejna, aż do końca roku. I potem przez kolejny rok, i przez kolejne lata.
to ty i ja decydujemy o tym, czego ja chcę. Czego ja chcę. My mamy w sobie wzorce, my mamy w sobie przekonania. My mamy, tylko że my mamy tę moc programowania naszego umysłu świadomego. Tego. Nie pozwalajmy, żeby cały czas podświadomość brała górę, żeby te wzorce, te przekonania, wszystko to, co nam nie leży, znowu wygrywało. Jeżeli nasze przekonanie ma mocniejszy ładunek energetyczny, to wygrywa. To wygrywa. Dlatego potrzebujemy coraz więcej i więcej i więcej naszej mocy, żeby ten nasz generator tworzył o wiele więcej pozytywnej energii, żeby móc zamienić, żeby móc przykryć to stare nowym. Po to to jest potrzebne. Pamiętajcie o tym, że nikt, absolutnie nikt nie wykona za was żadnej pracy. Żadnej, żadnego kroku, żadnej pracy, żadnego postanowienia. Nic. Nic. Można by było powiedzieć, ja tak zawsze twierdzę, że jesteśmy sami na naszej drodze. Sami, zawsze sami. A wszystko dookoła jest dla nas, dla naszego poznania. Dla naszego poznania. Jeżeli nauczymy się czuć tą energię dookoła, która przypływa do nas, tą energię dookoła, która pokazuje nam, że my mamy pomoc z zewnątrz, bo wy jesteście moim lusterkiem. Ten wszechświat to jedno przeogromne zwierciadło, a ja w nim odbieram każdy aspekt siebie. Każdy, każdy. I tak jak wam przeczytałam to ćwiczenie ze złością na przykład, tak można zrobić z każdą emocją. Zatrzymaj się i popatrz, w którym miejscu ciebie zatrzymało. Dlaczego ciebie dzisiaj zatrzymało? Żeby powstała ta lekkość, zamieniaj to wszystko na pozytyw. I doładowuj każde swoje działanie, doładowuj świadomością, mądrością, swoją prawdą, swoją zmianą. Cóż, kochani, można jeszcze powiedzieć? Można by było na temat każdej z tych zasad, każdej, napisać elaborat, bo wgłębiając się w zasadę, odkrywasz nowe rzeczy. Każdy z nas ma zdolność łączności z polem, tylko nie mamy wiary w to, że mamy. Jeżeli staniesz w ciszy, przywołasz tutaj to pole, czyli zrobisz sobie ten kwantowy skoczek, pyk, i jesteś tutaj. Tutaj. Kiedy położysz ręce, teraz mam tutaj ten mikrofon, ale tak, o. Kiedy tutaj położysz te ręce i przywołasz, czym rezonuje dzisiaj, że odkrywam mądrość, moją własną, moją prawdę. Co mogę zrobić dzisiaj inaczej, by czuć? Ja was zachęcam do tego, żeby przez parę dni obserwować wschody słońca. Być może zachody słońca. Coś, co jest naturalnym pięknem. Abyście mogli to naturalne piękno w sobie obudzić. Bo inaczej nie można. Inaczej nie można. Trzeba się doładować czymś, co po prostu uruchomi ten proces. Uruchomi ten proces tego piękna. Pamiętajcie o Ho'oponopono. Pamiętajcie o wdzięczności, o wybaczaniu. Pamiętajcie o tym, żeby to intencja budowała wasze życie. Intencja. Ta taka naładowana tą energią fali. Nie podświadomość. I wtedy wszystko to razem ze sobą złączone pozwoli stworzyć wam innego siebie czy inną siebie. Tak jak ja tworzę każdego dnia siebie inną. Czasami z tą złością, czasami bez złości. Czasami te rezonanse są takie, kochani, mocne, bo one są. I pamiętajcie, że w momencie, kiedy wy mówicie, że to nie jest wasze, to się zatrzymajcie, bo to jest wasze. Skoro powstaje zaprzeczenie, to jest reakcja. Czyli pokazuje się, że coś wypieram, czegoś się boję, coś chowam za dywan. Jestem, kochani, numerologiem. Te liczby, które są od 1 do 9, potem te wszystkie liczby mistrzowskie.
One mają sobie przeogromną moc i wartość. I tak naprawdę każda jest wyjątkowa i każda działa. Ale tak jak wszystko, liczby mają jasną i ciemną stronę. Jasną i ciemną. Jeżeli mówiąc o jedynce, bo mamy dzisiaj właśnie tą podwójną jedynkę, bo mamy 10-10, jeżeli można by powiedzieć o miesiącu styczniu, czyli o pierwszym miesiącu, o tych wagonikach, które widziałam dzisiaj na drodze, czyli jechała lokomotywa i ciągnęła jeden wagonik, jeden, po raz pierwszy, odkąd mieszkam tutaj 13 lat i patrzę na moje tory, po raz pierwszy przejechała lokomotywa z jednym wagonikiem. Czyli to też podpowiada mi, czym jest ta jedynka, czym jest jedynka. Nowe, power, działanie, tak to dzisiaj jest. Któregoś razu na moim maszerowaniu przejechała lokomotywa i 10 wagoników, czyli 1 plus 0 to też jest 1. To jest to nowe, to jest działanie. Działanie. A już tak się zakręciłam teraz, że już nawet nie wiem, o czym mówiłam. Przypomnijcie, co chciałam powiedzieć, wracając do tej jedynki. A, o numerologii mówiłam. O numerologii, o blasku i o cieniu. Jedynka to power, to moc. Jeżeli macie w swoim portrecie numerologicznym na przykład dużo jedynek, ja mam ich 14 na przykład, 14. Czyli rozpoczynasz, działasz, idziesz do przodu, tworzysz, masz w sobie tę moc działania. Ale jeżeli ktoś ma tych jedynek na przykład jedną, dwie, trzy, bo też tak się zdarza, może nie mieć w swoim portrecie na przykład więcej jedynek. Czyli to jego działanie, on będzie rozpoczynał, ale będzie pszt, nie będzie miał tego powera, nie będzie miał mocy. Więc każda liczba, na którą spojrzycie, ma blask i cień. I dokładnie jest z nami tak samo. My nie jesteśmy tylko miłością, ale jesteśmy tą miłością z drugiej strony też. Jest w nas i złość, i lęk, i miłość, i nienawiść. No tak jesteśmy skonstruowani, że tak to wygląda. Ale to od nas zależy, jak nasza droga będzie wyglądała. Ja Wam polecam. Prześledźcie sobie raz jeszcze zasadę, 7 zasad Huny. Jaka jest filozofia szczęścia? Bardzo prosta. Bardzo prosta. I jeżeli wdrożysz w swoje życie 7 kroków, 7 kroków, zadbasz o czystość swoich myśli, zdejmiesz ograniczenia, bo ich przecież nie ma, bo to tylko podświadomość. Chwila tworzenia jest teraz. Nauczysz się, czym jest miłość. Podzielisz się tą miłością. Wyślesz tą energię tworzenia do świata. Tak. Wszystko razem ze sobą połączysz. No to wyjdzie coś pięknego. No bo inaczej nie może być. Nie może być inaczej. Bo zmiana leży w nas, po prostu w nas. Wszystko jest zmianą, kochanie. Wszystko jest zmianą. Witaj, Anetko, kochana. Witaj. Wszystko jest zmianą. Co jeszcze, kochani? Może wy coś napiszecie? Joasia tylko napisała, tak, że czasami się boi. Kto się nie boi? Kto się nie boi? Kto się nie boi zmian? Niech podniesie palec do góry. Kto się nie boi zmian? Niech cyknie teraz serduszko. Zawsze to jest tak, że to nowe jest takie powodujące w nas drżenie. Dlaczego? No dlatego, że jesteśmy zbudowani z przyzwyczajeń, z ograniczeń, ze wzorców. Nasze poczucie własnej wartości czasami jest różne. Czasami się wycofujemy, czasami uciekamy. Ale tak naprawdę jak się zatrzymasz i będziesz umiał powiedzieć drugiemu człowiekowi to, co czujesz, to, co myślisz i dlaczego, to zobaczysz, że ta lekkość przyjdzie. Lekkość. Będziesz się wydawał na początku dziwny dla swojego otoczenia. Czasami będą pokazywać ciebie palcami. Tak jak mnie, kiedy idę przy minus 12-13 stopniach w sandałkach, kiedy ściągam skarpetki, bo jest mi wygodniej, żeby połączyć się z Matką Ziemią. Kochanie, do wszystkiego idzie się przyzwyczaić. Ale też w momencie, kiedy zmieniam i wiem, co robię, wiem, czego chcę,
to zewnętrzne tak naprawdę nie ma na mnie wpływu. Nie ma. My gramy albo ofiara, albo kata. Nie bawimy się inaczej. A tu chodzi o to, żeby stać się neutralnym i robić to, co podpowiada nam ta iskierka tutaj stąd. Ta iskra tej miłości, ta intuicja, to serce. Żeby ten cel duszy, to doświadczanie siebie było lekkie, łatwe i przyjemne. I do tego dążymy. I pamiętajcie, że macie dwupunkt, synchronizację kwantową, pytania otwarte do pola kwantowego. Macie mnóstwo rzeczy, macie chwilę, w której możecie siebie tworzyć. I tak róbcie, i tak działajcie. Tyle dzisiaj, kochani, ode mnie, bo tak... Moje siódemeczki. Zatęskniłam za misiowymi siódemeczkami, bo 2 tygodnie nie było ich ze mną. Jeżeli macie jakieś pytania... Ela, nie, tu już była Ela. Nie ma więcej, jest Anetka i Magdalena. Jeżeli macie ochotę coś napisać, o coś zapytać, to jestem otwarta. Dopóki jeszcze jestem na wizji, to pytajcie. Ja przypominam o warsztatach. 18-19 lutego, tak? Ten weekend. W Szaborowie. Miłość jest wszystkim, kwantowe transformacje siebie, kochani. Czekam na wasze zgłoszenia. Możecie się zapisywać. No i w marcu. W marcu pola morficzne. 2 dni głębokich doświadczeń i praca z polami morficznymi. Zapraszam was bardzo serdecznie na warsztaty, na doświadczanie siebie, bo to chodzi o siebie. Zawsze pamiętajcie, chodzi o siebie. Zawsze chodzi o siebie. Rozmawiam z wami, a wy mówicie, kurczę, znowu gdzieś popadłam w jakiś dół. Popadłam, bo ostatnio rozmawiałam właśnie z kobietami, częściej niż z mężczyznami. Popadłam w dół, nie chcę tego, ale czemu to robię? I wy już, będąc tak długo na tej świadomej ścieżce rozwoju, wy już zadajecie pytania i sami sobie odpowiadacie. Naprawdę. I ja jestem wdzięczna za to, że wy umiecie już to dostrzec. Że umiecie dostrzec, że w tych zdarzeniach, które się pojawiają, no po prostu ta sytuacja jest najlepsza do tego, żeby przetransformować wzorzec. Jeżeli nie mogę tego zrobić w domu, na przykład z najbliższymi, to pojawi się ktoś z zewnątrz, który nam to pokaże. No i właśnie, i czasami idziemy ślepo w te doświadczenia, nie zadając sobie pytania, dlaczego. Przepraszam. Ale wierzę w to, że coraz bardziej otwieracie się na siebie. Kochani, jest ten czas tej zmiany. Mamy teraz ten rok 8, tak jak już wspominałam, jak niektórzy mówią, rok karmy, kara, nagroda, tak. Kara i nagroda. 8 to zawsze jest takie, 8 to jest takie, tak naprawdę pokazuje nam, jak działaliśmy przez 9 lat, 8 lat. W tej 8 jest wszystko, jest duch, materia, jest pieniądz, jest bogactwo, ale też jest i nędza. Poszukajcie, popatrzcie, gdzie te rezonanse się pojawiają, jacy ludzie się pojawiają, jakie relacje tworzycie i co się dzieje w tych relacjach. Dlaczego? 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 Czy można kochać? Można kochać wielu ludzi naraz. Można kochać. Ale jeżeli dacie sobie pytanie, co to jest za miłość? Czy to jest miłość, która ciągnie nas tylko i wyłącznie do tego, żeby upaść? Po to, żeby upaść, bo ona też jest potrzebna, ta miłość, żeby pokazał się wzorzec? To jak najbardziej. Otwierajcie się w tę stronę, idźcie, upadajcie, jeżeli chcecie tego doświadczyć. Czasami nie da się nie upaść. Czasami będą pojawiały się takie doświadczenia i bez względu na to, jak bardzo będziecie mieli w jednym paluszku wszystkie zasady huny i wszystkie zasady prawa przyciągania, rezonansu i wszystkich innych, to i tak pójdziecie. Pójdziecie spod świadomości w doświadczenie, które wam pokaże, co to znaczy się zatrzymać. Życzę wam tego doświadczenia takiego, wiecie, z lekkością, żeby nie było przeogromnego płaczu, bólu i wyparcia i samozaparcia i wszystkiego innego. Pamiętajcie, to wy decydujecie, to co tu jest, to co przyciągacie, jakie haczyki zakładacie, żeby materializowało się. No tyle, no co ja już mogę być, będę pytać w następnym tygodniu, ha, 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 Madziulka będzie pytać, bo tutaj do mnie przyjeżdża Magda i przyjeżdża Joasia, tak. Pytajcie, ile chcecie i znajdziecie na to odpowiedź. Znajdziecie.
Przede mną stół pełen kredek, kartek, neurografiki, pięknych zaokrąglonych kształtów, kolorowych kół. I siedząca choinkowa siódemeczka jeszcze na środku stołu. Tak, kochani, tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie pod szczęśliwą siódemką. Jest mi przeogromnie miło, że udało nam się, że udało się Wam tutaj wskoczyć na ten fanpage. I bardzo Was proszę o polubienie tego fanpage'a. Proszę. Jestem wdzięczna za polubienie. Jestem wdzięczna. Na moim profilu jest nas prawie 3000, a tutaj niecały 1000. A to tak niewiele kosztuje, bo to jest tylko pach, obserwacja albo kciuk do góry, lubię. I to dla mnie jest ważne, kochani, to dla mnie jest ważne, ponieważ mogę tutaj tworzyć, bo na profilu jakieś chochliki zablokowały, ponieważ wszystko to, co tworzę, zagraża społeczności Facebooka, więc jeżeli mówienie o miłości zagraża światu, no to czym jest ten Matrix, kochani? Zadajcie sobie pytanie, czym jest Matrix, kiedy zabrania się nam mówić o miłości, kiedy rolki ze wschodami słońca, ze śpiewającym czarnym kotem zagrażają społeczności Facebooka. No to nie wiem, trzeba chyba mówić o dupie Marynie, trzeba mówić o podziemnych korytarzach, strajkach, ciągnikach, szczepionkach, ograniczeniach. Nie mam pojęcia, kochani. Skoro miłość jest zabroniona, no to co wolno? Co wolno? Wszystkiego dobrego na tę środę i na czwartek i piątek. I spotkamy się w następną środę. Dziękuję Wam bardzo. Piszecie coś? Joasia napisała. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Wam bardzo. I do zobaczenia. Tyle. Z nowego miejsca. I zobaczcie, mogę tutaj nadawać w poziomie, a nie w pianie. No, tak czasami jest, że człowiek uczy się, każdego dnia się uczy. Uczcie się też siebie. Bądźcie odważni, naprawdę bądźcie odważni. Elunia, Tobie również dziękuję i życzę miłego dnia. I bądźcie otwarci, nie wypierajcie tego, co czujecie. Nie wypierajcie, nie mówcie, że to nie moje. Nie mówcie, że Was nie interesuje. Jeżeli ja Was wkurzam, to nie mówcie, że nic się nie dzieje. Bo to jest inaczej wyparciem emocji. Ja daję taki przykład, ale jeżeli macie relacje i jest zgrzyt i ktoś mówi, że jego to nie interesuje, jego to nie obchodzi, nie ma interakcji, no to jest nieprawda, to jest wyparcie, to jest totalne wyparcie. Poszukajcie, dlaczego wypieracie swoje emocje. Dlaczego? Dlaczego? Ja też wiem, że człowiek dąży do równowagi tego dobrego i tego, wiecie, dualizm, dobre, złe, tak, czarne, białe, ciemno, jasno. No ale zawsze jest tak. Macie dołki, macie smutki i niesmutki, macie odwagę i nie macie tej odwagi. 7 zasad Huny, razem ze sobą, kochani, i działajcie. Do zobaczenia. Dziękuję Wam za piękny czas, który ze sobą spędziliśmy.